Policja z Kędzierzyna-Koźla zatrzymała 56-letniego mieszkańca tego miasta, który mając do odbycia karę 2,5 roku pozbawienia wolności, przez ponad połowę swojego życia ukrywał się za granicą przed organami ścigania. Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali poszukiwanego 56-latka. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego w związku z oszustwami finansowymi. By uniknąć kary 2,5 roku pozbawienia wolności, mężczyzna przez blisko 30 lat, czyli ponad połowę swojego życia, ukrywał się poza granicami naszego kraju. Funkcjonariusze cały czas prowadzili czynności w związku z tym listem gończym i gdy tylko mężczyzna przyjechał do naszego kraju, został zatrzymany. Był zaskoczony zatrzymaniem, ponieważ myślał, że właśnie uniknie kary, ponieważ sądził, że sprawa została przedawniona.